Dzisiaj krótki film informacyjny o oszustach, którzy podszywają się pod sanepid. Od jakiegoś czasu dostajemy wiadomości o tym, że rozsyłane są SMS-y z prośbą o kontakt z sanepidem. Inspekcja sanitarna. Proszę o natychmiastowy kontakt telefoniczny pod numer w sprawie dodatniego wyniku. W przypadku braku kontaktu sprawa zostanie skierowana na policję. Pierwsze doniesienia na temat tego oszustwa pojawiły się 21 września tego roku. W województwie kujawsko-pomorskim, gdzie na kwarantannie przebywa ponad 4000 osób, część z nich dotarły wiadomości z prośbą o kontakt z sanepidem. Służby ostrzegają, że może być naliczana wysoka opłata za połączenie z numerem, który jest podany w wiadomości. Z artykułu zamieszczonego na stronie WP można dowiedzieć się, że podany numer telefonu jest numerem premium, a połączenie z nim kosztuje aż 35 zł za minutę. Z całą stanowczością chcemy Państwa zapewnić, że ani Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy, ani żadna inna powiatowa stacja sanitarna w naszym regionie nigdy nie wysyłała, ani nie wysyła wiadomości tekstowych o takiej treści. Podejrzaną korespondencję prosimy potraktować jako spam i oszustwo. W żadnym wypadku nie należy na nią odpowiadać, ani nie odzwaniać pod wskazane numery. Najlepiej usunąć je ze skrzynki odbiorczej, a każdą próbę wyłudzenia bądź oszustwa zgłosić na policję. Podkreśla Łukasz Betański z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. Ostrzeżcie swoich bliskich. To by było na tyle. Cześć!